No i kto by się spodziewał, że w sumie dość wysoko i w sumie się zmienił się trochę build Giratiny od ostatniego czasu, no ale dość wysoko uplasowała się nowa wersja Giratiny, mianowicie Giratina zyskała tym razem dodatkowego sojusznika, no raczej dwóch sojuszników, ale ten sam typ Pokémon. Mianowicie chodzi o Banettę i to nie... Mamy pierwszą Banette, Lost Zone Banette, która oczywiście ze swoją abilitką Puppet Offering. Możemy wtedy wyskrobać na przykład supportera z discarda, a potem posłać tą Banettę do Lost Zone wraz z ewolucją Chapeta, co też pozwala nam na przyspieszenie Lost Zone. No i przyspieszenie niektórych elementów tej układanki. No i druga Banette EX. Może to trochę zdziwić. Pojawienie się tej Banettki, no biorąc jeszcze pod uwagę, że na Card Marketie, jak i TC Playerze wzrosły ceny, ze swoim Early Shrink Darkness zadaje co na 30, jednakże może jest zablokować itemy, czyli oznacza to, że oponent nie może zagrać żadnych itemów. No i Poltergeist, który jest oczywiście atakiem dosyć mocnym, bo 60 za każdą trainer kartę zadaje, więc może zadać naprawdę niemało obrażeń, no tak jak kontra bardziej na kontrolę, aczkolwiek i tak dużo się nie zmieniło. Konfi w tych samych ilościach, Giratiny w tej samej ilości, Sable, Cramoranci, Greninja, Manaphy i Iron Leaf to są stali już kompanowie. Tutaj akurat zwycięstwa Sca, Aizai. Tutaj też powstają na Altazora, który oczywiście umożliwia na wyszukanie dowolnych Pokémonów, czyli mamy zarówno kontrącego Misty Temple of Sinnoh, jak i Altazora, który ułatwia nam się nieco bardziej rozłożyć, że nie. No, stale Corrales, tutaj boss skurczony do jednej wartości, Roxanne, nie ma żadnych Iono, tu 4 Nest Ball, 3 Switche, 2 Buddy Buddy Puff i 2 Routy. Tutaj warto zauważyć, że tu jest jeden Ultra Ball, a zazwyczaj się nie gra Ultra Balli. Lost Zone, no, ale tutaj wyjątkowo, żeby wyszukać którąś z Banettek. Też może Giratinę, cokolwiek, Countercatcher i Primecatcher, no i Pokegear, no i Forest Silstone, jakbyśmy no w ogóle nie mogli. Chociaż to też zależy, jak nam ten Lost Box może pójść. No, tutaj mamy więcej tych energii psychicznych, bo 5, bo będzie ze względu właśnie na Banettę. 4 trawiaste i 4 jetki. Jak się to sprezentuje? Ja myślę, że będzie to ciekawy matchup. Orzełek. Przeciwnik decyduje. Idziemy piersi. Fajnie jakby była konfeja. No nie, no dobra, mulligan. Niedobrze. Przecież może nie takie niedobrze. Dwa, lol. No come on! A nie, jest. Buddy Buddy Puffin. Dobra, good news. Jest Buddy Buddy Puffin. A tutaj mamy Arcturus Aramush. Dobra, Buddy Buddy Puffy, konfeje tu są ważne. No i od razu czetki. Znaczy, dobry start jest. Kurwa, konfi. No i chyba to tyle. Oddajemy turę. No kurwa... Iono? No dobra, mamy te szanse. Będziemy chyba musieli zużyć Blistara.
Nestball i tutaj pokaczuszkę. No nie mamy wyjścia. To mnie zawsze musi martwić ci. Banet se weźmiemy. Counter catcher nie jest to pewny. Znaczy na pewno weźmy sobie. No, na Roxanne jest za wcześnie, to na pewno. No, mamy 5. No dobra, no to podepniemy tu energię i. Chodzi kwakwa. Niestety nic wiecznie nie trwa i znowu Iono. Kocham jak ludzie używają za dużo Iono, żeby mi kurwa zrobić na złość, tak? O, Corolles i Road. Tu widzę Aromarusz EX. A, tak, bo on ma, że... Jeśli ma pełne HP, to... Więc z ataku, czy on ma... Znaczy, na pewno zagramy Corollesa. Mirage Gate'a sobie wyciągniemy. No i w sumie można naładować sobie Mirage Gate. Switchujemy? Tak, switchujemy. O, druga Giratina, nice. No, dyszkę to zdążyły chyba nabić. No, Sableja nie użyjemy, no. Fałki też nie. No, oponent jest w dupie. Takiego maluszka. No, chyba że woluje. Nie takiego malca. No dobra, jest Bibarer. Jakiegoś bozurdera. To jest ten Amarush. No, on chce spalić trochę kart. Będę pociągnąć z Bibarera. Jest Mew. Counter Catcher, na co? Aha. To tam Magnum Basin? No szkoda, że Sablej pojawił się za wcześnie, bo jakby pojawił się później, to bym go nie spalała. No, tutaj to pięknie. No, chyba... No co tu? Ja, Nestbola, Double Turbo, on chce tego Amarusza mniejszego. Tak, tego Amarusza, który... Przerzuca energię. No dobra, nadzieja umiera ostatnio. Ale wszystkie nadzieje nie poszły się jebać. Potrzebujemy przynajmniej... No, Leafs dużo mi tu nie pomoże. Zobaczmy.
Karol jest psa. Kopi, kopi. O, jest psychiczna. I boss, tak. Uwawać. Bardziej by się przydał Mirage Gate. Mirage Gate. Kurwa nie. Cztery, trzy Mirage Gate zostały i lol. Co mam se kurwa jetkę odpalić? No nie. A to jest takie kibicowanie. Mirage Gate, Mirage Gate. Skurwielu jebany. Styknie. Kurwa styknie. Nie. Stykło kurwa mać. Staje nadzieja, portek jest. Mirage Gate! Mirage Gate! Muszę spalić Acepeka. Dobra, Baneta na pewno. No kurwa! No dzięki! No co kurwa teraz, co? No dobra, robimy grę ninja. Kurwa mać! Nie miej bossa w ogóle. Kurwa, liczyłem na to, że będzie Mirage Gate. A... Trzy Mirage Gate'y. Zrzuciliśmy jednego. A tu nagle nie ma Mirage Gate'a. Jeszcze Starbrief. No nie, no już mnie załatwi. No kurwa! Gdyby nie to durne Ajono, no to byłoby dawno. No kurwa, plan mi się zjebał. No zjebał się, no! Czemu ty to robisz, ty gro? Czemu? Wieścicie mi, dlaczego źli mają... Dlaczego przeciwnicy mają lepsze ręce od moich? I co? Po to okazuje się, że Talia chodzi dobrze na żywo, a w grze to tak celowo, bo... No dobra, zacznę drugi, no bo to jest takie wkurwiające trochę. Jak ci idzie dobrze, jesteś w takiej dobrej lidze, to nagle... Kurwa, trzymasz gejty, nie...
Jeśli liczyłem na tego Mirage Gate'a w tej turze i kurwa mać! I dupa, no! No dosłowna dupa! Za przeproszenie. Że tak się dobrze to zapowiadało, a tu kurwa mi tu... O, zajebista ręka, konf, jeszcze szapet w gratisie i jeszcze Nestball, dziękuję ci. I na co gramy? No jak tak dalej pójdzie, to serio. O, Goldengo. To już chyba trzeci z kolei. Dawać mi Koroles. Koroles! O kurwa, what? Ja mam, czy niektóre deki to widać, że no wiecie, no na żywo, o co wiecie, grasz po ten... Kurwa, na żywo i potem się okazuje, no w sumie... Ten dek nie jest się. Też trzy konfi trzeba zużyć tylko dlatego, że trzeba Korolesa! No dziękuję! Ej! Ta gra to jest taka... Nie no... Nie, ale serio, potem wiecie, potem grasz sobie te karty już takie, które dotykasz, no i potem się okazuje, że nie, Hendek jest dobry, tylko gra tak dziadowsko potasowała, żeby ci na złość zrobić. No dobra, robi sobie Evolva. Ale czasem nie macie czasem tak, że jak osiąga się wyższą rangę, to... Konfi. No banet jest. Tylko ja już jest... No i też boską ile muszę używać zasobów, żeby... Bada puffin czy ultra ball? No tylko to jest sobie. Ile muszę zużyć zasobów, żeby... Żeby nie zbosował, please! To jest... Wiecie, to jest... No, on chyba mi zbosuje zaraz. Aha, to jest ten pasek. Co to robiło, bo... Ej, chciałem tylko stracić, co to robiło, no! Stage 1 Pokémon has attached 30 less damage. No dobra, zajebiście. To ja sobie to robimy set. Chodzi on. Banet. Tak, Koroles dopiero teraz. No dziękuję ci, kurwu. No Sableye mogę sobie już wziąć. A on tu dużo nie... No i robimy se wyłączanie itemów.
Też nie jestem często pewny, czy... No bo teraz widzę... No, czy wystarczy, tak? No nie. Ale to jest tak, bo bardzo opóźnionym zapłonem? No to zrobimy sobie Nesta i tu pojawi się Pangiretina. Zaś sobie z Corolesa. Mirage Gate'a na pewno wezmę i chyba... Kolejnego Corolesa? A czy wiecie, to jest jak na razie boba z tak zwanym... opóźnionym zapłonem. Dużo jest trainerów. Nice. 330 chodzi, ja. Jeszcze jest ten... The defense tu chodzi. Tutaj. No i w końcu może se chłop uwolnić. No i w końcu się pozbędzie parety, czyli tak jak w zegarku. O ile ja znowu nie zrobię sztuczki i wyłączamy itemki. A człowiek się cieszy, co nie? Ale o to chodziło trochę. Czy wtedy ja nie zadaję? Jeszcze to jest pas. A nie, zaraz, mam Corolesa, dobra, Coroles jest. O, oczywiście. Mirage Gate, Switch, no i może ta banet, to można out. No jest dupa. A nie, no to się plan spalił z tym sablejem. No i się spaliło. I cały wysadny plan poszedł w pizdu. Kurwa, cały plan poszedł się jebać. Why? Oj, ale...
To tu jest ten szopet? Myślę. Nie, ale on się nie musi się męczyć i to mnie niepokoi trochę, że... Wkurwia mnie to. Wiecie, bo nagle szło dobrze, a potem już idzie dupa. A wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym? Dużo to nic nie zmieni. Mam... wrażenie... A nie, co to ja, że to... Nie mogę. No dobra. To był foil. Serio, w grze jest... No jest dupo. Ale ogólnie soundtrack jest dobry, tylko... wiecie, to jest tak, czasami jest tak... No, growa karcianka to growa karcianka. Potem się okazuje, że na przykład na żywca, no ten deck chodzi zdecydowanie inaczej. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.